Ja tam nie odczułem w tej rozmowie, że jest fizyczne zagrożenie No ale dla mnie. W to sensie, było psychologiczne. natomiast inne rzeczy mnie szokowały. Otóż kiedy powiedział mi, że ja jestem oficerem zbyt dużego, powiedzmy, gabarytu, jak na polską, wielkość polskiej służby, w związku z tym powinienem wyjechać i zatrudnić się w innej wielkiej organizacji wywiadowczej. Myślę, że to jest pionierskie podejście, bo ja takiego przypadku jeszcze nie słyszałem. To mi przypomina tylko tego oficera Wojska Polskiego z 1939 roku o nazwisku Waligura, który był szefem Centralnego Archiwum Wojskowego, który postawił granatowego policjanta, nie zniszczył dokumentu polskiego wywiadu i wyjechał do Londynu, uciekł do Londynu. No, jego tam opatrzność dopadła szybko. W 1940 roku został w wyniku akurat nalotu bombowego zginął. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dzisiaj jego imieniem jest nazwane Centralne Archiwum Wojskowe i o nim można przeczytać, że jest pionierem polskiej archiwistyki. Na pewno jest pionierskie, no bo zostawić całe archiwum wywiadu i uciec jako szef, no to jest pionierskie. Więc tutaj jakby trzeba powiedzieć, no są różne przypadki w moim życiu. Ja miałem też te sinusoidy, góry i doły.